ukrzyżowanie Pana Jezusa, śmierć i złożenie do grobu. Pozostałe boleści możemy odnaleźć, rozważając te treści, to egzegezę wnętrza ołtarza po jego otwarciu. Jak patrzymy na zamknięty ołtarz, u góry przedstawienie jest stanu łaski, czyli Bóg Ojciec podtrzymuje ciało ukrzyżowanego Syna. Natomiast na dole, w formie delikatnej płaskorzeźby, przedstawienie zostali cztery jeźdźce Apokalipsy. Samo centrum zamkniętego ołtarza to przedstawienie apostołów Bożego Miłosierdzia, czyli świętej siostry Faustyny i świętego Jana Pawła II, bo to właśnie przez Boże Miłosierdzie możemy przejść przez bramę zbawienia. Gdy otworzymy ołtarz, pierwsze co zobaczymy to światło, wyłaniające się z jego wnętrza. I najjaśniejszy punkt ołtarza to Eucharystia, bo to ona jest najważniejsza, ona ma przyciągnąć naszą uwagę. Cały ołtarz, mnóstwo to piękna jest tylko oprawa do Najświętszego Sakramentu. Ta monstrancja nawiązuje właśnie do wizerunku Matki Bożej. Nad nią znajduje się w formie intarsji przedstawienie narodowych symboli Ruandy, które w swojej formie nawiązują nieco do układu elektroakardiogramu. Ale Maria przedstawiona jest tutaj właśnie jako pełna łaski, pełna ognia Bożej miłości, pod metaforą krzewu gorącego. Ona przeobleczona jest w krzew gorący, jako nasza pośredniczka, pocieszycielka, ale nie spala się w tej miłości. Jest to nawiązanie również do dziewictwa Najświętszej Maryi Panny, które właśnie przed, w trakcie i po narodzeniu Pana Jezusa. Ten symbol, ta metafora Maryi w krzewie gorącym była znana już w wiekach wczesnochrześcijańskich, występowała w sztuce, później przez wieki zapomniana, ale my w naszej polskiej modlitwie, w godzinkach również modlimy się Maryjo, ty krzewie Mojżeszów. Ona tu jest przedstawiona jako brama prowadząca do Chrystusa. Nie przesłania nam ona światła Jego miłości, ale nas ku nim prowadzi. Tak samo jak spojrzymy na samą formę otwartego ołtarza, przyjmuje on obraz otwartego okna. Powiedział, ja jestem drogą i prawdą, nikt jest nie przychodzi do Ojca, Jahwe, jak tylko Bogaża, przeze mnie. Pamiętaj, zobaczył, ile manipulacji, ile kompilacji, ile kłamstw, ile oszustw, ile oszustw. Oczekiwał go. Miłość Ojca wyprzedziła działanie Syna. Jezus mówił, może nieskromnie, ale ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Państwo zobaczą, że tu nie do Jezusa idziemy, tylko poprzez Jezusa do Jahwe. To jest pomylenie pojęć. Gdzie jest Bóg? W śmietniku? Gdzie jest Biblia w Warszawie? W śmietniku? Gdzie jest Nowy Testament? No, według waszych słów. W śmietniku? Ale przecież u świadków Jehowy to byłoby nie do pomyślenia, żeby wyrzucić Pismo Święte do śmietnika. A katolicy robią, jedną ręką przyjmują chrześcijańskie pisma greckie pod ateistycznym pałacem kultury Stalina i Lenina, a drugą ręką wyrzucają do śmietnika. Czy to nie jest okazja, aby się zastanowić, co ty robisz? Tak, na pewno będziemy szukać różnych rozwiązań. A też nie każdy może sobie pozwolić na prywatną wizytę u specjalistę. Ale właśnie, bo to powiedzmy jeszcze, my mówimy tutaj o funkcjonowaniu publicznej służby zdrowia. Tak, tylko i wyłącznie funkcjonowaniu publicznej służby zdrowia. Fundacja Watch Health Care skupia się właśnie na działania dla placówkach, które mają podpisane kontrakty z NFZ-em. Pani wspomniała o korupcji jawnej i niejawnej. Ta jawna, jak się domyślam, to sławetna koperta, a niejawna? Był rozpoczęty odpust tutaj w sanktuarium Gwiazdy Nowej Ewangelizacji św. Jana Pawła II. Uświadamia nam, że świętych możemy i powinniśmy wspominać, bo to dla nas starsza obrona, wsparcie. Wierzymy w święte obcowanie, wierzymy w ich obecność i wsparcie modlitewne. Dlatego ich o to często prosimy. Ale wierzymy też, tutaj tak zapatrzenie w Jana Pawła II w niezwykłą postać, że możemy ich spotykać. Tak przecież mogliśmy spotykać Jana Pawła II za naszego życia, dotykać go, słuchać, widzieć jego modlitwę, słuchać jego słów, widzieć na naszych oczach, jak się ten człowiek starzeje i umiera.
jak w porządnej rodzinie, uczestniczyć w jego życiu, a on uczestniczył w naszym. Świętych możemy spotykać na co dzień. I to jest doświadczenie, które mi towarzyszy, gdy tu przybywam do tego sanktuarium i wspominam tę wielką postać. Czas oczekiwania to jest 4,8. Jednocześnie wynoszę takie przekonanie, że przecież świętych mogę dzisiaj, wystarczy się rozejrzeć i spotkać i zobaczyć, bo tak wiele dobrych ludzi wokół nas, tak wiele, ja osobiście im zawdzięczam i ty, drogi słuchaczu, druga siostra, bracie, tak wielu jest wokół nas ludzi świętych i dobrych. Zauważmy i Bogu za nich podziękujmy. Ojciec Janusz Sok, prowincja Orientalna. Możemy spróbować leczyć się za granicą, tak jak teraz i Jaskra jest bardzo popularna, żeby w Czechach ją leczyć, a później oczekiwać zwrotu pieniędzy od NFZ. No i leczenie prywatne, to chyba większość pacjentów jednak w tym kierunku idzie. To mi się wydaje, aczkolwiek no nie każdy może sobie na to pozwolić. Też wiele można próbować, jeśli słyszymy, że danego specjalisty jest czas oczekiwania, możemy próbować znaleźć pięknym sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu. Jestem franciszkanką rodziny Maryi, która dostała obowiązek posługi tutaj sanktuarium. Jest jakby takie nowe spojrzenie zgromadzenia w posłudze tu sanktuarium. Prowadzimy nowe dzieła, jak tylko Duch Święty nam tutaj podpowiada, właściwie podpowiada moim przełożonym, bo to oni mnie tutaj skierowali, zlecili. Jestem w sanktuarium, które samo mnie zachwyca. Nie tylko pięknem, ale i ludźmi, którzy tu przebywają. Ludzie, którzy klęczą, modlą się, są piękni Bogiem, prości ludzie, ale i ludzie, którzy podziwiają pięknem tego dzieła. Sama jestem świadkiem, gdzie ludzie w swojej prostocie tak kochają Pana Boga, że uciekną jakby im łzy ze wzruszenia, że mogą być w tak pięknym miejscu, świętym miejscu. To dzieło dopiero się zaczyna, to dzieło chwały Bożej w tym sanktuarium dopiero się zaczyna. Ono już ma jakąś taką swoją historię, ale i dla nas sióstr zakonnych tu posługujących jest siostra przełożona Barbara Wójcik, jest siostra Barbara Szarkiewicz i ja, i my widzimy wiarę ludzi. I oni, myślę, że nie tylko przyjdą raz, ale będą tu przebywać, będą jakby tęsknić za tym miejscem. Dlaczego? Myślę, że piękno też tego sanktuarium jest w tym, że są tu relikwie świętego Jana Pawła II, że to miejsce jest tak związane ze świętym Janem Pawłem II, że on był nasz. My mówimy, że to był nasz papież, chociaż wszyscy papieże są otaczani naszą miłością, chrześcijańską miłością, ale to był nasz. I ci ludzie, którzy tu przyjeżdżają, z takim wzruszeniem całują święte relikwie i modlą się i tęsknią i mówią, że nie raz tutaj będą przyjeżdżać. Nasza posługa tutaj sióstr jest też taką posługą, gdzie my cieszymy się, że jesteśmy tutaj, że możemy też poznawać nowe dzieło, które Duch Święty nam tutaj zlecił. Dlatego, że zgromadzenie przede wszystkim swoją misją w Kościele, przede wszystkim opiekujemy się starszymi ludźmi. Taki był cel zgromadzenia, żeby przygarnąć ludzi, którzy są starsi, którzy są potrzebujący, dzieci, które są sierotami. I to było już wiele, wiele lat temu, w 1857 roku, gdzie Zygmunt Szczęsny Feliński, nasz założyciel, arcybiskup Warszawy, właśnie czuł tego Ducha Świętego i wtedy właśnie nas założył. Zrodziło się to pragnienie objęcia wszystkich, którzy są potrzebujący. I siostry to dzieło prowadzą dalej przez tyle lat. Wiemy, że wśród powołań, które Bóg skierował do naszego zgromadzenia, były również święte siostry. I my je wspominamy. Ich wielką miłość do zgromadzenia, ale przede wszystkim miłość do Pana Boga, która realizowała się w tym, żeby innym pomagać. W różnych dziełach, a także w dziełach nie tylko pomocy,
pomocy dla osób starszych, cierpiących, odrzuconych dzieci, ale również w katechizacji, w kościołach, gdzie tylko była potrzeba, gdzie tylko proszono nas, tam zgromadzenie szło, bo czuło tą potrzebę Kościoła. I tak pięknie włączało się i włącza się dalej. Między innymi właśnie też to, że my właśnie siostry franciszkanki rodziny Maryi jesteśmy w tym sanktuarium, w tej posłudze. Moje takie osobiste spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II było niesamowite. Otóż w 1984 roku byłam po raz pierwszy u świętego Jana Pawła II w Watykanie, gdzie mam brata kapłana i ze wzruszenia, kiedy przyszedł Ojciec Święty do sali klementyńskiej, gdzie nasza pielgrzymka miała spotkanie, audiencję u Ojca Świętego, ze wzruszenia spojrzałem się na Ojca Świętego Jana Pawła II i mówię: Ojcze Święty, to mój brat, to dzięki niemu ja Ciebie widzę i tutaj jestem. A Ojciec Święty podszedł do mnie, chwycił mnie za ramię i powiedział: a to jest moja siostra. I wszyscy bardzo się ucieszyli, klaskali i uśmiechali się, że piękne pytanie, piękna odpowiedź. Ale i drugie było spotkanie u schyłku jego życia, kiedy mój kurs, jakby można powiedzieć, moja grupa sióstr, obchodziliśmy 25-lecie życia zakonnego, pojechaliśmy do Jana Pawła II, żeby tam się z nim spotkać. W jego apartamentach już nie mógł tak naprawdę zjeżdżać, może był bardzo już schorowany, to było w 2003 roku, pod koniec roku. Widzieliśmy jego odchodzenie, jego już jakby gaśnięcie. I niesamowite wejście do sali, gdzie on już na nas czekał i wiedzieliśmy, że to już jest święty, że to jest święty człowiek. Ta jego piękność Bogiem. My to spotkanie potem z Ojcem Świętym, nikt nie mówił przez pierwsze 10 minut, byliśmy pod takim pięknem jego Boga, Boga naszego, Boga, którego kochał całe życie i chciał, żeby wszyscy ludzie zachwycili się tym Jezusem, który powiedział, że każdego człowieka kocha. To było niesamowite, to było piękne uczucie. I myślę, że ten Jan Paweł II, jakby on spotkał mnie tutaj, a ja jego, w tym sanktuarium. To było niesamowite. I kiedy podchodzę do jego relikwii, mówię: Ojcze Święty, przecież dotykałam Ciebie, dałam Ci swoją dłoń i Ty mi dałeś różaniec, którego uważam, że to jakby relikwie Twoje. To było niesamowite. I teraz posługuję w tym pięknym sanktuarium, gdzie są jego relikwie. I to był zaszczyt, że mogłam spotkać się ze Świętym. Myślę, że to zobowiązuje. I modlę się do Niego, żeby nam wszystkim pomógł tam w niebie, żeby pomógł nam ci, którzy my wszyscy, którzy zdążamy do Boga, którzy jesteśmy pielgrzymami, tak jak On pokazał nam postawę pielgrzyma, który zdąża do Boga. Więc oczywiście nie możemy podróż komfortową między miastami, to jest już było to dość ryzykowne. Też jest to bardzo nierównomiernie, bo oczywiście w Warszawie jest ich więcej. Gdzieś w Warszawie są one w centrum i zwykle są zastawione przez inne parkingi. Oczywiście są w centrum, są w różnych galeriach, na parkingach galerii, więc one są. Siostra Barbara Wójcik, franciszkanka rodziny Maryi. Przyjechałam do Torunia 20 kwietnia tego roku z dużą niepewnością, z taką obawą, co to będzie, jak to będzie. Ojciec Święty Jan Paweł II jest mi bardzo bliski, ponieważ wstąpiłam do zgromadzenia w 1978 roku i miesiąc po moim wstąpieniu Ojciec Święty Jan Paweł został powołany na stolicę Piotrową. Także całe moje życie zakonne jest z nim w szczególny sposób związane, nie tylko intelektualnie, duchowo, ale także wręcz emocjonalnie. Byłam świadkiem jego pierwszych kroków, pierwszych dni w papiestwie, a jednocześnie stawiałam swoje pierwsze kroki w zgromadzeniu zakonnym i dlatego tak emocjonalnie jest dla mnie bardzo bliski. Pracując w tym sanktuarium,
bardzo interesowało mnie, jak rozwinie się jego duchowość. Wiadomo, że jesteśmy pod patronatem Matki Bożej i Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Ojca Świętego Jana Pawła II. Ale to są pojęcia bardzo szerokie, więc co dalej? Patrzyłam, zastanawiałam się, jak to będzie? W jakim kierunku pójdzie duchowość tego sanktuarium? Bo każde sanktuarium ma coś specyficznego, swojego ducha, swój klimat. Pracowałam tak zewnętrznie, a w duchu zastanawiałam się. Wręcz stawałam przed jakąś ścianą, jak będzie dalej. I wtedy przyszła odpowiedź. Dla mnie ta odpowiedź przyszła w momencie, kiedy opracowywałam nowennę, wtorkową nowennę do świętego Jana Pawła II. Przychodzą prośby i podziękowania przez internet. Ludzie dzwonią, proszą o modlitwę, ewentualnie wpisują swoje prośby do księgi próśb i dziękczynienia. Do mnie należy opracowanie tego w taki sposób, aby ojcowie mogli swobodnie i treściwie te prośby przedstawić w czasie nowenny. I wtedy przyszło do mnie takie olśnienie, odkrycie. To będzie sanktuarium rodziny. Ojciec Święty jest patronem rodzin, a więc tutaj mają miejsce ci, którzy chcą za rodzinę dziękować, a jednocześnie ci, którzy chcą w różnych sprawach rodzinnych prosić. I to jest bardzo szerokie pojęcie. Od trosk rodzinnych typu brak dzieci, trudne wychowanie, nałogi, podziękczynienie za doczekanie trzeciego i czwartego pokolenia, to niesamowicie wzrusza, jak taka starsza osoba bardzo dziękuje, że doczekała prawnuków. Aż po szerokie pojęcie rodziny, rodziny adopcyjnej, rodziny, w której wzrastają powołania do życia zakonnego i kapłańskiego, rodzin duchowych, czyli rodzin zakonnych i rodzin kapłańskich. I tak widzę swoją pracę w sanktuarium. My mamy służyć rodzinie, tym ludziom. Jestem bardzo szczęśliwa, ponieważ jest to tak bardzo w naszej duchowości zakonnej, w duchowości rodziny Maryi. Podstaw do szybkiego uruchomienia produkcji na samochodu osobowego już w ogóle, ale nie mamy know-how. Może i know-how by się znalazło w Polsce, ponieważ jestem absolutnie przekonany, że polscy inżynierowie, twórcy, styliści są w stanie opracować bardzo fajne auto, ale wymaga to niestety, ale bardzo, bardzo dużych pieniędzy, żeby wszystkich słuchających, żeby samochód posługa sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II, która została mi przydzielona przez moich przełożonych, napawa mnie ogromną radością, ponieważ obcowanie codzienne, obcowanie ze świętym Janem Pawłem II, tak wystrzeliły w ciągu kilku lat nowym produktem. Nawet te ci producenci, którzy już od kilku lat robią samochody elektryczne, mają duże doświadczenie z produkcji samochodów o tradycyjnym napędzie. I też te auta elektryczne, one już od kilkunastu lat były ulepszane, były kreowane, testowane od zupełnie dziwnych konstrukcji, które były... Tak jak ksiądz Rydzyk tu mówił, człowiek dzwoni do Radia Maryja dzisiaj rano, a ksiądz Rydzyk mówi, no tak, to możemy do rana biesiedować. Także państwo zobaczą, kołchozy moherowe do rana będą biesiadować o Janie Pawle II. No dobrze, niech sobie mówią. To są katolicy, wyznawcy papieża, religia rzymsko-łacińska, katolicka. Ale gdzie jest ten ojciec? Mówi, ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, bo przecież też nie modlimy się do samego Jezusa Chrystusa, skoro Jezus modlił się do tego Ojca swojego. Kim jest ten Ojciec i jakie jest Jego imię? Psalm mówi, czy wiesz? Państwo zobaczą, jak ludzie nisko spadli. Tam galerie, to wiecie Państwo, galeriami. W galeriach handluje się. Chodzi o sprzedawanie obrazów. W Ameryce 70% na reklamę funduszy daje się. Tutaj to jest niemożliwe, bo Polska jest biedna. No więc skoro jeden wypije jedną lampkę wina na wernisażu na przykład, a drugi 10, to jest wojna, jest kłótnia. W bogatym kraju to niechby wypił 11, jeżeli ma aż takie zapotrzebowanie, to napisze Wiesław Przybyłowicz na Twitterze. Ciekawy artykuł, to coś tam
coś tam z tego będzie, puszczaj chleb po wodzie, a do ciebie pozytywnie wróci ze swoją obfitością. Wiesław Przybyłowicz jest, proszę państwa, największym twitterowcem roku 2014. Już mamy 2016 rok, czas się posuwa, godziny lecą do przodu. Ale wiecie państwo, został wyproszony z galerii Katarzyna Napiórkowska Art Gallery. To wszystko przez tego Hugona. To już my tutaj o nim nie po raz pierwszy mówimy, ale widzicie państwo, wszystko się potwierdza, że dziad. Po prostu stał ochroniarz. On był tam pierwszy raz czy drugi, no mnie tam parę razy nie było, ale pierwszy raz tak czy siak widzę tego ochroniarza. No i Hugon go podpuścił, że facet wszedł do galerii. To jest wstyd, to nie wypada, jak już jest, no to oczywiście, że niech sobie pójdzie, ale to można mu podpowiedzieć, kolega koledze, a nie podpuszczać ochroniarza, żeby przychodził do galerii, a ludzie się oglądają. A jeszcze zanim ten Hugon wyszedł, to pchnął człowieka bezczelnie, co było widać, bo ja przecież kręciłam filmy, pchnął człowieka i do niego powiedział: spadaj. No to co? To Katarzyna Napiórkowska nie ma wstydu, gdyby się o tym dowiedziała? Ludzie widzieli, słyszeli. To jest tak, wiecie państwo, że Jezus Chrystus, Syn Jahwe, przyszedł robić dobrze. Był znany. To nie był jakiś obcy człowiek. Ale chodziło o to politycznie, że skoro faryzeusze 350 miliardów saduceusze nagrabili, chcieli to trzymać za wszelką cenę i nie dali się. To więc, gdy Jezus powywracał i stoły handlarzom, kapłanom i powiedział, że z domu mojego ojca Jahwe nie będziecie robić targowiska, to oni jego wzięli i zabili. Okropne, obrzydliwe. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, Koncika, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Proszę być z nami. Proszę być z nami. Do Boga się modlimy, nie do Jezusa, ale poprzez Jezusa. A oni tu jeszcze kult kobiety. Przecież kult kobiety w każdym systemie religijnym był znany. I co tutaj się dziwić, że Biblia zapowiada zburzenie Babilonu Wielkiego jako imperium religijnego, imperium różnych religii, bo Świadkowie Jehowy też wcale nie odnoszą religii katolickiej do Babilonu Wielkiego, bo Babilon Wielki to nie są katolicy, Babilon Wielki to są różne religie. Najwyżej możesz w to wchodzić, jeżeli ciebie poznają po owocach, że będziesz cham, że będziesz ludzi sprzedawał jak Judasz, że w ogóle będziesz podburzał za plecami w obecności osób trzecich, nie wypada nic mówić. A w tej galerii, Napiórkowska Art Gallery, taki młody kelner, który się dziwnie od początku, to się dało zauważyć, zachowywał. Potem tam z odległości stał i się tutaj tak gapił do głębi galerii. Ja myślę sobie, o, coś będzie. Zawsze moje podejrzenia się sprawdzają. Coś będzie. Wyszedł Hugon, tutaj dziad do dziada, gad do gada, żebrak do żebraka. Tego jest pełno przecież, gdy i tak im wszystkim prostym zewsząd jest nędza, kiedy czas przyjdzie ich na ich własnego księdza, gdy chodząc snopki przewraca, a co tłuszczej kopy maca, wnet maszę urzędnika z niego, choć to nie trzeba tego natknąć, wiesz, jak obie wrogu, nim nie dodasz synku Bogu, potem bierze po kolędzie, w każdym kącie dzwonić będzie na ołtarzu, pisze iluminara, te chłopcu dary, dary. Tak bez zatrzymania mówię, żeby pokazać, jaki sens mają wasze urzędnicy, ale to tak przy okazji, po drodze.